Emeryka Hutenczapskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie. Widzę, że już wszyscy pomalutku się zbierają, także ja oddaję głos panu Mateuszowi. Dobry wieczór Państwu. Świetnie, teraz słychać. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, że mogę wziąć udział w tej sesji. Muszę przyznać, że bardzo było mi miło usłyszeć od pana Damiana propozycję, żebym przyjechał i powiedział coś o Muzeum Czapskich. Uważam, że mówienia o Muzeum Czapskich nigdy dość, więc przyjąłem to z wielką radością. A z drugiej strony pomyślałem, ileż można mówić o Muzeum Czapskich. Chyba wszystko zostało już powiedziane. Muzeum nie jest już tajemniczym, zamkniętym na cztery spusty budynkiem. Każdy może przyjechać do Krakowa i je sobie dokładnie zwiedzić. Ale z drugiej strony pomyślałem też, że cały czas istnieją dwie grupy ludzi. To jest jedna, która ma pamięć o Muzeum Czapskich sprzed remontu, a druga to jest taka, która zna to muzeum tylko z czasów obecnych, kiedy jest muzeum otwartym. A ważne jest połączenie tych dwóch historii. One dopiero dopełniają jak gdyby obrazu naszego muzeum. Jeszcze jedna jest jak gdyby okazja. To mija właśnie coś, co jest bardzo ważne z punktu widzenia projektów unijnych, z którego został wyremontowane nasze muzeum, czyli tak zwany okres trwałości, w czasie którego musimy się wywiązać z wszelkiego rodzaju zobowiązań, pomysłów, propozycji na działalność nowo otwartego muzeum, więc to był taki czas wielkiego eksperymentu, czas wielu niespodzianek dla nas, pracowników gabinetu numizmatycznego. Oczywiście to był to czas niezwykle oczekiwany, ale nie najłatwiejszy, bo była to absolutnie nowa rzeczywistość w stosunku do tego, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia. Moneta nerwem rzeczy. Jest to ten tytuł wystąpienia mojego pochodzi z motta, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, które zostało przez Emeryka Hutenczapskiego zapisanego drobnym druczkiem w czwartym tomie katalogu swojej kolekcji Nummi Nervus Rerum, Nummi Gestorum Teste, co w wolnym tłumaczeniu można podać jako monety nerwem rzeczy, monety świadectwem dziejów. No i właśnie, zacząłem opowieść o Muzeum imienia Emeryka Hutenczapskiego, oczywiście od Czapskiego, ale tak naprawdę trzeba by się trochę cofnąć do czasu sprzed Czapskich, czyli Muzeum Czapskich przed Czapskim, bo tak bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, kiedy zwiedzający jakby kojarzą tą kolekcję numizmatyczną, którą oglądają w naszym muzeum tylko z czasami Czapskiego, tylko z kolekcją Czapskiego, a tak dokładnie nie jest. Kolekcja numizmatyczna naszego muzeum jest starsza i wiąże się ona z tymi początkami Muzeum Narodowego w Krakowie, założonego w 1879 roku pod dyrekcją Władysława Łuszczkiewicza. Ważna postać, członek założyciel Krakowskiego Towarzystwa Numizmatycznego i dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, ale tutaj próżno byłoby szukać jakichkolwiek numizmatów w tak wczesnych czasach. Dopiero w 1883 roku w pierwszym statucie muzeum pojawia się zapis, że będzie również funkcjonował dział numizmatyczny i nadaje się mu numer 7. Do tej pory ten nasz dział ma numer 7. No, takie ciągotki krakowskie do zachowania tradycji, ale pierwszy obiekt muzealny do naszej kolekcji trafia rok później. W roku 1884 jest to medal srebrny, jak wpisano w księdze inwentarzowej, wybity na pamiątkę stuletniej rocznicy od Sieczy Wiedeńskiej, co nie jest prawdą, ale ważny jest darczyńca, Jan Matejko. Trzeba przyznać znakomite początki, jeśli chodzi o kolekcję numizmatyczną. No, darczyńca z górnej półki.
Oczywiście taki był to jeden z wielu darów, które wpływały do Muzeum Narodowego w ówczesnych czasach. Nie był to taki dar celowy dla rozpoczęcia kolekcji numizmatycznej. Wydawałoby się, że to jak gdyby powinno napędzić darczyńcość innych osób, czy spowodować dynamiczny rozwój gabinetu czy zbioru numizmatycznego, ale wcale tak nie było. Te początki były wyjątkowo trudne. Darczyńcami były osoby zupełnie przypadkowe, numizmatyków wśród darczyńców z pierwszych lat funkcjonowania Muzeum Narodowego w Krakowie. Mamy bardzo niewielu, jak Henryka Bukowskiego, znakomitego sztokholmskiego wówczas antykwariusza, czy Karola Plagę, który przekazał kolekcję monet Stanisława Augusta Poniatowskiego, Leonarda Lepszego, ale to są wszystko drobne dary. Dopiero dar Ludwika i Marii Żytyńskich, niestety nie mamy ich wizerunku, liczący ponad 2000 monet, wśród których wiele rzadkości było, no, spowodowało, że ten zbiór Muzeum Narodowego w Krakowie no, można byłoby nazwać jakimś w miarę reprezentatywnym. Ale nadal były to kolekcja taka niewielka, oczywiście bez żadnego gabinetu numizmatycznego, jak sobie chcemy wyobrażać, bez opiekuna tego zbioru, no po prostu kustosz muzeum, dyrektor muzeum opiekował się wszystkim, co wpływało do gabinetu. No, sytuacja oczywiście zmienia się diametralnie w momencie pojawienia się tej oto pary, tutaj Emeryk Hutten-Czapski i Elżbieta Hutten-Czapska z Meyendorfów, jako młode osoby, tak, Czapski też był kiedyś młody, tu około 20 lat miał i już ładne 6 czy 7, a może nawet i więcej lat monety zbierał. Znakomite małżeństwo, zgodne, kochające się i tu, że powiem, leży podstawa sukcesu kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego, że miał znakomitą partnerkę, dokonał znakomitego wyboru, która wspierała jego całe życie i zaraz powiem, co jej przede wszystkim zawdzięczamy. Czapskich kojarzymy z Krakowem oczywiście, bo jest i Muzeum Czapskich, które tutaj widzimy, wejście główne, dawne wejście główne. Naprzeciwko jest ulica Czapskich, sam Czapski jest pochowany na cmentarzu rakowickim, tuż obok Jana Matejki, no ale trzeba pamiętać, Czapscy z Krakowem w ogóle nie mają nic wspólnego, to jest rodzina. Czapski jest w ogóle pruska szlachta, przypadkowo mieszkająca część tej rodziny na Mińszczyźnie. Elżbieta z baronówna Meyendorf to Niemka ryska, jeszcze z odleglejszych terenów. Ich życie Czapskiego to okolice, weźmy, to jest Mińszczyzna, Petersburg. Tam żył, tam tworzył, tam zebrał kolekcję numizmatyczną. Kraków cały czas jest po prostu tylko i wyłącznie epizodem, jak się okazało, epizodem na koniec życia. Tutaj wizerunek pałacu Hutten-Czapskich w Stańkowie, ten pałac nie istnieje, został zburzony w czasie II wojny światowej i zalążek Muzeum Czapski, czyli tak zwany skarbczyk. Tutaj była przechowywana kolekcja, czy część kolekcji starodrukarskiej, bibliotecznej Czapskiego w takim budyneczku. On mniej więcej do tej pory jest w takim stanie wiecznego remontu. Tu jest taka cyfra, jedynka. Proszę ją zapamiętać, bo to jest decyzja numer jeden. Wyprowadzka ze Stańkowa. Bardzo ważna rzecz, powiem, w jakie konsekwencje miała. Czapski decyduje się, żeby wyjechać ze Stańkowa. No, wydaje się logicznym, że pierwszym jego kroki powinien postawić w kierunku Warszawy, gdzie po raz pierwszy zaprezentował swoją kolekcję, gdzie mieszkał Karol Beyer, z którym miał najbliższe związki, ale Kraków czuwał.
i Kraków kusił, przede wszystkim w osobie Władysława Bartynowskiego, co się nasiliło po śmierci Karola Bejera. Tutaj widać, że w tych przykładach dwóch listów Czapskiego, Władysława Bartowskiego do Czapskiego widać, że bardzo zależało Krakowowi. Zacytuję, cieszę się bardzo, że pan hrabia zapowiada mi przybicie na całą zimę do Krakowa, wolałbym na zawsze. Brakuje nam tu bardzo domu zamożniejszego, w którym by zbiory i pamiątki nasze, schronienie i przytułek, a amatorowie i znawcy wzór do naśladowania, gościnność i ciepłe przyjęcie ożywione naukową konwersacją znaleźć mogli. I kolejny, zbiory byłyby bezpieczniejsze w Krakowie, ważny fragment, i nabrałyby większego znaczenia i rozgłosu, zwłaszcza, że nic podobnego ani w kongresówce, ani w Galicji nie posiada. Co mi pan hrabia na to odpowie? No, co odpowiedział pan hrabia, to zaraz się dowiemy. W każdym bądź razie zapisał się do Krakowskiego Towarzystwa Numizmatycznego, które powstało już w 1888 roku, ale w 89 statut został podpisany. Tutaj list Emeryka Hutten-Czapskiego do władz, do wydziału towarzystwa, w którym z chęcią przystępuje jako członek, jaki człowiek, założyciel do Towarzystwa Krakowskiego. Więc widać, że mocne argumenty po stronie Krakowa były. Czapska też już coś przeczuwała. Tu w jednym z listów napisała, wydaje mi się prawdopodobne przy entuzjazmie Emeryka do Krakowa i jego mieszkańców, jego, który nie ma nikogo bliskiego na Litwie, że skończy się na przenosinach tam, przyszłość to pokaże i przyszłość pokazała. Czapski przeprowadza się do Krakowa, postanawia wybudować muzeum dobudowany do zakupionego wcześniej pałacyku. Czapski przybywa do Krakowa zimą 1895 roku. Zbiór przyjechał jesienią rok wcześniej i tak jak państwo wiecie, Czapski umiera już w lipcu 1896 roku, czyli mamy półtora roku życia w Krakowie, a w międzyczasie leczył się u wód, jeździł po Europie, po Polsce też się przemieszczał. W tym Krakowie spędził bardzo mało czasu. Więc nie doczekał wybudowania muzeum z imienia hrabiów czapskich, tak się miało nazywać. Umiera właśnie w lipcu 1896 roku, zostawiając nieutuloną w żalu małżonkę, nie mówiącą po polsku, nie mającą żadnych bliskich w Krakowie ani w okolicy. Najbliższa rodzina to Mińsk, gdzie pozostały jej dzieci. No, pani już w wieku starszym, jak na tamte czasy, widać było znowu korespondencja dająca powiedzmy grozę sytuacji, kiedy w jednym z listów Wiktora Wittyga czytamy, pani Czapska zapewniała mnie, że wszystko będzie według myśli świętej pamięci hrabiego, to jest muzeum, będzie uformowane, gmach wykańczają. Chciałaby, aby i piąty tom wydać, katalogu oczywiście, lecz obecnie wyjechała do Przyłuk i Stańkowa na parę miesięcy. I czy w rzeczywistości dopełni, tak jak jej w pierwszych chwilach po zgonie męża porywa serca dyktują, gdyż nieboszczyk żadnego testamentu nie pozostawił. Więc wszystko będzie zależało od dobrej woli najbliższej rodziny. Karol i Jerzy odczuli śmierć ojca, ale żona okropnie bólem złamana, aż przykro było na nią patrzeć. Sama Elżbieta też opisuje trudy i wątpliwości, pisząc, próbuje rozpakować skrzynie, ustawiać książki w szafach, ale to prowizorium. Nic nie jest jeszcze ustalone co do przyszłości kolekcji. No, widać było, że to nie była taka sprawa oczywista, kontynuowanie dzieła męża, który nie zostawił testamentu, a ona po prostu była tam sama, a jej dzieci pierwsze, co chcieli, to ściągnąć ją jak najszybciej z Krakowa do Mińska, otoczyć opieką, a nie zostawiać gdzieś na terenie obcego państwa, tam Rosja, tutaj Austria, obarczoną problemami i obowiązkami. Czapskiej znakomicie jednak się udaje otworzyć muzeum. Robi to przy pomocy Feliksa Kopery, historyka sztuki, ale też członka Towarzystwa Numizmatycznego Krakowskiego, późniejszego dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie i honorowego członka Towarzystwa Numizmatycznego.
jakież były to czasy, kiedy kolejni dyrektorzy Muzeum Narodowego byli członkami Towarzystwa Numizmatycznego. Nie wiem, czy to kiedyś wrócą takie. I redaktorem wiadomości numizmatyczno-archeologicznym także był. Koperze udaje się znakomicie zorganizować to muzeum. W 1901 roku muzeum otwiera swoje podwoje i jako prywatne funkcjonuje do roku 1903. Tutaj Salon Emeryka, Kopera, Elżbieta Hutyn-Czapskiej i Salon Emeryka, jego gabinet, a muzeum tam za tymi drzwiami miało swoją siedzibę. I tak mniej więcej wyglądało. To jest zdjęcie z okresu międzywojennego, przedstawiające salę z numizmatami. Mówię, Kopera zostaje dyrektorem muzeum, na arenę numizmatyczną wchodzi Marian Gumowski, który jakby kontynuuje pracę Kopery, wydaje 5. tom katalogu Czapskiego, również bardzo mocno angażuje się w pracę na rzecz Muzeum Czapskich, ale Czapska no, nie daje po prostu sobie z tym wszystkim rady i postanawia ona, nie Emeryk Hutyn-Czapski, przekazać zbiór miastu Kraków. To jest nieszczęsna plakieta, piękna, ale nieszczęsna, bo pokazuje nieprawdziwą sytuację. Emeryk Hutyn-Czapski klęczy przed miastem personifikowanym jako król Krak i wręcza muzeum. Nie, on nawet nie miał takiego zamiaru. Wiemy, że chciał ufundować ordynację na rzecz muzeum, ale nigdy podarować miastu. To jest decyzja jego żony i tu jest trójka też ważna decyzja. Później za chwilę powiem dlaczego. I od tego momentu muzeum funkcjonuje jako muzeum miejskie i tutaj faktyczna darczyńczyni tego muzeum i kolekcji powinna się pojawić. A Muzeum Czapskich, bo niektórzy sobie wyobrażają, ach, to za czasów Czapskiego pełne numizmatów, przechadzamy się po salach tak jak teraz, oglądamy te numizmaty. Wcale nie, tam dla numizmaty była poświęcona jedna sala, a całe muzeum wyglądało mniej więcej tak. Co tylko kto darował, to się po prostu wieszało na ścianach, dawało w gabloty. No taka kunstkamera niemalże. Czapska nie wraca do Stańkowa, ale wiąże się jednak z Krakowem na całe swoje życie. Na każdą zimę wraca do Krakowa, na lato wyjeżdża na Mińszczyznę. Znana jest oczywiście jako rysowniczka, jako współautorka tych rysunków do katalogu Czapskiego, ale też pięknie w kolorze wyciągała, tak jak tutaj widać jeden z odznaczeń w katalogach kartkowych Czapskiego. Ordery, dystynktoria są pięknie w wodnych farbach wyrysowane. Czapska umiera na Mińszczyźnie, tak niestety wygląda miejsce jej spoczynku. Kaplica grobowa Czapskich została zniszczona na raty, niestety znalazła się na terenie poligonu czy bazy wojskowej i pewnego dnia stwierdzili tam oficerowie, że bez sensu, żeby taki budynek stał i został zburzony, a trumny podobno gdzieś wywiezione. Muzeum funkcjonuje z powodzeniem, można powiedzieć, pod wodzą Mariana Gumowskiego do czasu I wojny światowej, która jest takim etapem, znowu takim momentem pierwszego poważnego zagrożenia dla zbioru monet i medali hrabiego Czapskiego, które jak widać miały być spakowane w daleką podróż. Tak prezydent miasta Krakowa do dyrekcji napisał, że gdy w chwili stosownej furgony automobilowe po zbiory zajadą, wydaje pan pełnomocnikowi upoważnionemu. Najcenniejsza część to właśnie zbiór monet i medali Emeryka Hutyn-Czapskiego. Oczywiście Kraków zagrożony w czasie I wojny światowej, bo jak widać na tej mapie bardzo blisko znajdował się, czasami się o tym zapomina, granicy z Rosją, ten rosyjski walec paorowy tu od wschodu sobie powolutku w kierunku twierdzy Kraków podążał, ale jak wiemy, twierdzy nie zdobyta, została armia rosyjska odepchnięta, a zbiór wcale nigdzie nie wywieziony, tylko zakopany w beczkach w Pałacyku Czapski. Każda moneta zawinięta w osobny papierek, zalane beczki terem. Problem tylko taki, że stracona została część proweniencji, to wszystko zostało wymieszane, bo nie pakowano z pudełkami, z kartonikami, tylko
luzem monety, co spowodowało odejście między innymi to Mariana Gumowskiego z Muzeum Narodowego Krakowskiego, który stwierdził, że on nie będzie rozkładał tych monet, ale tu jest jeszcze drugie dno, potężny konflikt między Feliksem Koperą a Marianem Gumowskim na temat, no powiedzmy to, etyki pracownika muzeum. No, Gumowski miał, że powiem, wiele talentów, a nie wszystkie nadawały się do wykorzystywania na terenie jednostki muzealnej. Dwudziestolecie międzywojenne. Znowu bardzo trudny czas dla Muzeum Narodowego. Proszę spojrzeć na ten cytat, to specjalnie go tutaj jako motto jakby tego rozdziału. Wynagrodzenie to 1000 marek polskich wystarcza na opędzenie mych najskromniejszych potrzeb na zaledwie 5 dni. Tak pisze kustosz zbioru numizmatycznego, dr Maria Rosenblatt, jeszcze jako panienka, później Maria Fredro Boniecko. I tak całe muzeum wyglądało, lata 20. bardzo słabe, nie ma profesjonalnego numizmatyka, jest kustosz Adam Wolański, ziemianin, pocieszny staruszek, jak go opisuje się w pamiętnikach, bez zdolności organizacyjnych, który wdraża właśnie tą Marię Rosenblatt, czyli Marię Fredro Boniecką, która z czasem wyrosła na bardzo dobrego numizmatyka i, co jest dla wielu zaskoczeniem, zrobiła habilitację z numizmatyki, chociaż nie kilka tygodni przed jej wręczeniem zmarła, tutaj pokazana przed zbiorem monet, niezwykła moneta, piąty doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym, jak napisane przez kobietę na UJ-cie. Dopiero to doktorat numer 5, więc to jest patronka filozofów bardziej, filozofek na Uniwersytecie Jagiellońskim, z tym kojarzona niż z tą jej numizmatyczną rolą. No i jeszcze znakomita tenisistka, siódma rakieta Polski w latach 20. No, w muzeum pracują także i tacy, i pracowali tacy ludzie. Lata 30 już zdecydowanie lepsze, świadczą o tym choćby takie międzynarodowe wystawy, jak wystawa współczesnych medalierów belgijskich, kilkaset obiektów zostały tutaj zaprezentowane w sukiennicach. No, ale oczywiście nie mogło to długo trwać. Cytat celowy z hasła propagandowego w czasopismach polskich przedwojennych: wszyscy chwyćmy się łopaty, nic nie zrobią nam armaty, dosłownie chwyćmy za łopatę i zakopmy znowu przed wojną kolekcję numizmatyczną, która oczywiście rozrosła się wówczas. To już nie była tylko kolekcja Emeryka Hutten-Czapskiego, ale także doszły inne kolekcje na fali tego daru Czapskich. To muzeum pęczniało w tych czasach, ciągle się rozrastało. Druga wojna światowa, zupełnie inna dynamika, inne tempo, inna sytuacja, zbiór schowany, ale znaleziony i spenetrowany, jak to pisano później w sprawozdaniach, przez Niemców. Straty były, ale zbiór miał pewne szczęście, że został wpisany na taką listę z najcenniejszych zespołów zabezpieczonych na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w takiej księdze przygotowanej przez na zlecenie Hansa Franka został umieszczony i wręczony Hitlerowi. I powiedzmy, to było to takie szczęście w nieszczęściu, że ten zbiór jak gdyby objęty został taką, można powiedzieć, państwową opieką. Czy straty jakieś poniósł gabinet? Tak, poniósł. To jest temat na zupełnie inne spotkanie, bardzo skomplikowany, ale wiemy, że zostały stracone 29 medali, 148 monet ze zbioru Emeryka Hutten-Czapskiego, 7 złotych i 12 medali, 12 złotych monet, zaledwie z tych setek monet. Żadna z tych monet nie należy do zbioru z Polski Królewskiej. To są wszystko obiekty, no nazwijmy to, z poboczy. Śląskie, inflanty, francuskie, rosyjskie, nic polskiego nie zginęło ze złota. Gdańsk może jeden. No, na przykład taki 10-dukatówka Waltera Plattenberga. My oczywiście jesteśmy wyczuleni na wszelkiego rodzaju monety, które się pojawiają na rynku z puncą Czapskiego. Szybko od razu sprawdzamy, czy przypadkiem nie trzeba interweniować. Panie Damianie, nie trzeba interweniować. Ta moneta. Czapski miał lepszy egzemplarz, zdecydowanie lepszy. Wypuścił tą ze swojego zbioru, a włączył do zbioru
Przy czym odnośnie tej monety pokazanej właśnie tutaj, tej naszej aukcyjnej, ciekawe, że chyba najpierw nabili punce przed twarzą królewską. Tam jest jakiś dołek, tak jakby było po punce, ślad. A później właściwa punca umieszczona na tarczach z tyłu, na rewersie. Nie wiem, czy to nie jest wykruszenie, bo Czapski jednak starał się dawać... o to chodzi. Jednak starał się przed nosem nie dawać punce, tylko raczej z tyłu nad koroną. To może być jednak... Nie, to rzeczywiście może być wykruszenie. Wykruszenie z templa. Tak, ale to też jest chyba dość ciekawe, bo zazwyczaj Czapski jednak umieszczał w polu awersu z tyłu za królem punce, tak mi się wydaje. No, eksperymentował. Na rosyjski to jest wcześniejszy zbiór, to trzeba też pamiętać. Czapski, i tam może być też inna punca, bo z tego, co ja tego jeszcze dokładnie nie badałem, ale na przykład na tych orderach Virtuti Militari, to było niedawno w sprzedaży, w późniejszych takich kopiach, u nas są oryginały, ale też ze zbioru Czapskiego, punca jest zupełnie inna niż na tych naszych. Tego jeszcze nikt nie badał, czy Czapski miał jedną puncę i używał ją przez cały okres kolekcjonerski, czy jest ich więcej, bo one mogłyby też pozwolić na powiedzmy jakieś ułożenie chronologiczne, czy te monety należą do pierwszego etapu kolekcjonerstwa, czy kolejnego. Te trzy decyzje, o których mówiły, one wpłynęły w sposób znaczący na to, że możemy się dzisiaj cieszyć tą kolekcją w całości, jako jedyną polską kolekcją numizmatyczną, która przetrwała te najtrudniejsze czasy pierwszej połowy XX wieku. Przenosiny ze Stańkowa. Bo co się stało z pozostałymi zbiorami, które były w Stańkowie? Czapski tam zostawił kolekcję mineralogiczną, wszystkie swoje pamiątki, bibliotekę bardzo bogatą. No, jak się zbliżał front, w czasie I wojny światowej wywiezione zostało w głąb Rosji i po rewolucji tam zostało. Więc pewnie tak samo losy miałaby kolekcja numizmatyczna. Numer dwa. Decyzja, że jednak Kraków, a nie Warszawa. No możemy się domyślić, że co by się stało, czy nie podzieliła, zapewne by podzieliła losy na przykład kolekcji Zamoyskich, wówczas znakomitej warszawskiej kolekcji. No i numer trzy, podarowanie muzeum i kolekcji miastu, co spowodowało, że ta kolekcja w inny sposób też nie do końca wiemy, dlaczego została potraktowana w czasie zbliżania się Armii Czerwonej pod Kraków, gdzie kolekcja Potockich została, mimo że była na tej samej liście, na tej samej książce, której pokazywałem, umieszczona, ona została wywieziona, a Czapscy zostali na miejscu. I to ją uratowało, bo gdyby wywieziona gdzieś, zabezpieczona na Śląsku, na przykład w jakimś zameczku, no to pewnie podzieliłaby los innych kolekcji, jak kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Więc to naprawdę każda z tych decyzji, można powiedzieć, uratowała tę kolekcję. No a co po wojnie? Jak to pisał Kałkowski Tadeusz w swoim pamiętniku, nowe czasy nadchodzą, nowi ludzie przyjdą, wszystko na opak się wywraca. I rzeczywiście wszystko się na opak wywróciło, muzeum przestało być muzeum krakowskim, stało się muzeum centralnym z innymi problemami, te hrabiowskie wszystkie kolekcje należało zmarginalizować, to trochę dotyczyło też numizmatyki, no i oczywiście tytaniczna praca nad próbą przywrócenia proweniencji, ułożenia z powrotem potężnego zbioru, zinwentaryzowania, opisania i wycenienia, jak sobie wówczas władze zażyczyły, to proszę sobie wyobrazić, jak wyceniać, bo teraz ciężko jest czasami, a jak wówczas do czego porównywać, do XIX-wiecznych katalogów, w których nie było połowy rzeczy, których Czapski miał w swoim zbiorze. No, niezwykłe czasy świadczą o nich, ale to czasy też bogate w dary, przynajmniej te początkowe lata. Dar Karola Wilhelma Halamy, 3,5 tysiąca monet, prawie 3 tysiące monet antycznych, ale znowu, proszę, tutaj rzeczywistość jest opisana z pamiętnika Kałkowskiego znowu. Stary zbieracz Halama z Żywca ofiarowuje swój zbiór monet polskich, tu napisał, tu jest akurat błąd, do Muzeum Narodowego w Krakowie, odbiera je dr Doliński, po drodze partyzanci. To jest rok 1946. Rok 1960, znakomity, kolekcja Zygmunta Zakrzewskiego trafia do muzeum, dar jego córki, pani Jadwigi Zakrzewskiej Kleczkowskiej i jej męża Andrzeja. No, o tej kolekcji można. To jest porównywalna kolekcja do kolekcji Czapskiego, tylko złożona z monet średniowiecznych. Ponad 5 tysięcy monet, gdzie takie egzemplarze to nie są wyjątki unikatowych monet z okresu
średniowiecza. Później już nie było tak dobrze, jeśli chodzi o dary. No, muzeum wyglądało mniej więcej tak, do 2009 roku, to jest foyer, bo tu mieściła się dyrekcja, więc musiał siedzieć portier, pilnować i kierować gości na właściwe piętra. Tak wyglądał gabinet numizmatyczny, to jest ta sala, gdzie stodukatówka jest na środku. Sejfy na środku, pudełka, biurka, ciemno, jakieś lampy takie dziwne. Tu minister Zdrojewski wizytuje podległą sobie placówkę. Nie chciałem epatować tymi zdjęciami sprzed remontu, bo to może już jest jak zamierzchła historia na szczęście, ale jedno, które pokazuje tą ówczesną PRL-owską rzeczywistość, piec, na którym gotowano obiady w stołówce pracowniczej, która na poziomie minus jeden się znajdowała, a na górze zbiory starodruków i numizmatów. Tak, także tak było jeszcze nie tak dawno. Miły moment podpisania umowy w tych smutnej sali, w jednej z smutnych sal z liczajami na ścianach. No oczywiście remont, to znowu pokazuje celowo cały czas jedną salę, tylko to jest znowu ta sala, gdzie są, gdzie, słucham, umowy na remont pałacyku. Umowy z unijnych pieniędzy zostały wyremontowane. To znowu jest ta główna sala, tutaj wywiezione meble te biblioteczne, brud za nimi niesamowity. Muzeum Czapskich dziś. Tu się znowu posiliłem takim postem na jednym z forów dyskusyjnych Towarzystwa Przyjaciół Złomu Numizmatycznego. Bardzo ciekawy tak, złomu numizmatycznego. Co robią muzea? Bardzo ciekawy, inspirujący post na temat kondycji, funkcji muzeów we współczesnym świecie. I tu powiedzmy jest ta część teraz sprawozdawcza z tego, co się udało zrobić i że powiem, co mamy zamiar utrzymać w przyszłości. Więc trochę się będziemy chwalić. No. Oczywiście galeria stała. Tutaj nie ma co wątpliwości. Podstawowa, że powiem, rzecz w porządnym muzeum w całym budynku, nie tak jak było za czasów Czapskiego, czy według pomysłu Czapskiego, że będzie ona tylko w jednym miejscu. Ale to, co nas wyjątkowo cieszy, to jest możliwość organizowania wystaw czasowych, które minimum raz w roku przygotowujemy. Mamy dedykowaną ku temu salę, więc pojawiają się i wystawy ze zbiorów prywatnych, tak jak tutaj kolekcja monet średniowiecznych, islamskich, ze zbioru pana Jacka Budyna, czy w kolejnym roku już wystawa poświęcona dawnym darczyńcom, czyli Emerykowi Hutten-Czapskiemu i Elżbiecie, czy współczesnym zupełnie darczyńcom z lat 2000-2016. W następnym roku wystawa Moneta Imperium, pieniądz achemenicki, znowu taka specjalistyczna wystawa pokazująca wycinek mennictwa antycznego, to jest rok 17. 18. pobocza numizmatyki, bo tym też się zajmujemy, plomby towarowe, plomby drohiczyńskie, czyli gdzieś tam wokół numizmatyki, ale tego drobnego znaku ołowianego, bardzo interesującego od strony ikonograficznej, takie wystawy też się pojawiają. Czy to, co można teraz oglądać, przedłużyliśmy ją do 8 września, a ślady zasypał piasek. Wystawa kolekcji monet przede wszystkim i archeologicznych zabytków przekazanych nam przez Ministerstwo Kultury. Zbiór ściągnięty z Izraela, zebrany przez żołnierzy II Korpusu w Izraelu i tam zdeponowany w tworzącym się w czasie II wojny światowej Muzeum Polski. Ten zbiór rząd Izraela postanowił przekazać do Polski i trafił on do nas. 10 tysięcy monet antycznych. I arabskich. Nie ma tam wielkich cudów, jeśli chodzi o monety efektowne, ale rzadkości, na przykład monety nadbatejskich, całe szuflady można wykładać teraz bardzo rzadkich rzeczy. Krótko jeszcze o planowanej, bo już niedługo, 19 września, wystawa o tytule Uwaga, fałszerstwo. Pokazujemy, mamy na niej pokazać naszą kolekcję monet fałszywych, która jest zbudowana z kolekcji
przede wszystkim Lecha Kocińskiego, który przekazał 4,5 tysiąca monet fałszywych w darze do naszego muzeum. Oczywiście do tego dołączają monety fałszywe z jeszcze zbioru Czapskiego i do tej pory włączane do naszego zbioru. Tu coś o maksymalizacji efektów, czyli o rzeczy, które jest dla nas bardzo ważne, czyli jak się pojawia wystawa, to również konferencja naukowa, więc tak jak przy wystawie monet arabskich, konferencja dotycząca tego samego pieniądza islamskiego w wiekach średniach, konferencja dotycząca medalierstwa, kolejny rok tutaj wraz z Uniwersytetem Oksfordzkim zorganizowana dotycząca właśnie pieniądza achemenickiego, czy o numizmatyce w archiwaliach i starych drukach, konferencja, która też w tym roku się odbyła, czy właśnie przy tych okazji wystawie o plombach towarowych i drohiczyńskich razem z Lipskiem i Petersburgiem zorganizowana wystawa dotycząca tego sfinksa słowiańskiej sfragistyki, czyli plomb drohiczyńskich. Bardzo ważna rzecz, bo trzeba pamiętać, że jesteśmy jednostką naukową. Muzeum Narodowe w Krakowie jest jednostką naukową, więc musimy, że pamiętam, jaką działalność typowo naukową też prowadzić, jak oczywiście projekty wewnętrzne, z których jesteśmy, część już z nich jest na ukończeniu. Oczywiście nie zapominamy o popularyzacji numizmatyki. Właśnie podliczyłem to ostatnio, ten cykl numizmatyka, czyli co od 2008 roku, łącznie 109 wykładów. Tu kolega Darek Jasek będzie miał 110 w czerwcu. Także prawie okrągły, jakąś może jubileusz mały zrobimy w związku z tym. Nic by z tego nie było, gdyby nie współpraca z jednostkami pozamuzealnymi. Czy z Polską Akademią Nauk, która gości u nas kilka razy w roku ze swoją komisją, czy z kołem naukowym studentów archeologii, którzy organizują chyba już piąty raz konferencję międzynarodową, Pecunia Omnes Vincit, skierowaną czy do studentów i doktorantów, czy choćby współpraca z toruńskimi warsztatami numizmatyki antycznej, które odbywają się raz w roku w Krakowie, wbrew nazwie. W tym roku będzie chyba szósty raz, jak będziemy współpracować, a widać, że są zadowoleni z tej współpracy, sądząc po uśmiechu profesora Awianowicza, organizatora tych warsztatów. Bardzo ważna rzecz, bo bez tego wsparcia zewnętrznego ciężko byłoby te wszystkie sprawy organizować. No i oczywiście Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w osobie przede wszystkim krakowskiego oddziału, który nosi imię Emeryka Hutten-Czapskiego, który jest żywotnie związany z muzeum i który mógł powrócić do swojej dawnej siedziby, bo tu była siedziba towarzystwa właśnie w muzeum po remoncie. Tutaj już możemy zaanonsować wspólny, bo bazujący też na archiwaliach z Muzeum Narodowego w Krakowie, projekt Reaktywacja numizmatyka krakowskiego. W czerwcu się pierwszy tom ukaże, poświęcony będzie Tadeuszowi Kałkowskiemu, bo w tym roku przypada 40. rocznica jego śmierci. Coś, z czego nie do końca jesteśmy zadowoleni, czyli wydawnictwa. Tego mogło być więcej, ale tu powiedzmy więcej było eksperymentów i badania rynku póki co, więc się pojawiały i drobne druczki, i podręczniki do numizmatyki islamskiej, pieniądza achamenickiego, więc towarzyszące wystawą, czy kolejny tom z serii Syloge Numorum Grecorum z monetami antycznymi, a tak naprawdę naszym flagowym okrętem są zapiski numizmatyczne od 1996 wydawane przez pierwsze lata z wielkim trudem, a od jakichś 8 lat udaje nam się co roku kolejny tom wydać. 13 tom będzie wydawany, pokaże się już niedługo, ale żeby sobie dołożyć rozrywki, zapoczątkowaliśmy nową serię medal i medalierstw, studia nad medalem i sztuką medalierską. Pierwszy tom tego nowego wydawnictwa naszego pojawi się też w tym roku i on w takim cyklu dwuletnim będzie wydawany, taki poświęcony absolutnie tylko i wyłącznie medalierstwom. To, co jest dla nas niezwykle ważne, to jest współpraca z innymi działami, które znajdują się na terenie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, czyli laboratorium, wyposażone w dużej mierze z pieniędzy, które pozyskaliśmy na remont pałacyku
Czapskich, dzięki czemu możemy badać bez, że tak powiem, proszenia się z obiekty z naszej kolekcji, udostępniać też ten sprzęt badaczom spoza muzeum. Nie tylko monety, także sprzęt do badania, to nie jest dziurkacz, sprzęt do, bardzo znakomity sprzęt do badania papieru, szczególnie do badania czy składu, czy też wrażliwości na światło, co w przypadku banknotów jest rzeczą niezwykle istotną. Oczywiście na podstawie tych badań powstają bardzo naukowe opracowania, oczywiście z zakresu nauk fizyko-chemicznych, to akurat artykuł dotyczący współczesnych fałszerstw tych nadruków na banknotach. Obecnie jest podjęta próba zbadania, z czegoż to są zrobione te takie na banknotach kościuszkowskich wokół tych liter S czy tam B, te takie kółeczka. Czym są to, bo to jest do tej pory tajemnica. No i wygląda na to, że zmierza ku jakiemuś konkretnemu rozwiązaniu ta sprawa. Udało nam się też, że powiem, namówić koleżeństwo z działu starych druków na opublikowanie wszystkich starych druków numizmatycznych, które znajdują się w kolekcji muzealnej. Ponad 320 starodruków, które wydano w takim katalogu bardzo znakomitym pod tytułem De Numaria i inny projekt prowadzony też w Muzeum im. Ameryka Hutten-Czapskiego, bo tam jest kilka budynków wchodzących w jego skład, Archiwum Numizmatyków. Z tego jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, bo mieliśmy swoje zbiory archiwalne, powiedzmy takie historyczne, z czasów Czapskiego, Gumowskiego i Bartnowskiego, ale ten zbiór archiwaliów numizmatycznych rozwija się bardzo znakomicie, oczywiście głównie dzięki darom i trafiają tutaj zbiory, tak jak tutaj widać, cudem odnalezione Archiwum Towarzystwa Numizmatycznego Krakowskiego, przekazane przez pana Jerzego Sowińskiego. Tutaj przykłady innych spuścizn po zbieraczu, jednym z pieniądza zastępczego z okresu międzywojennego. Tutaj też tak prosto z aukcji gabinet numizmatyczny Damian Marciniak trafił. Kupione zostało przez państwa szykownych i podarowane następnego dnia do naszego muzeum. Tu Lechko Kocińskiego przykład tylko daru, bo na przykład kopertki numizmatyczne, znakomita rzecz do zbierania. Zresztą tak zbiór podarowany archiwaliów przez Lecha Kocińskiego jest absolutnie powalający, czy archiwalia związane z Tadeuszem Kałkowskim na bieżące nam przez jego synów przekazywane, czy choćby warsztaty badawcze, czy te archiwalia związane z pracą badawczą, jak pani dr Stanisławy Kubiat, czy profesora Ryszarda Kiersnowskiego, też trafiły do naszego muzeum i tam są opracowane i przechowane w tym archiwum numizmatyka. Coś, co państwa zapewne bardzo interesuje, czyli digitalizacja i udostępnienie monet. We wrześniu zakończy się bardzo duży, znowuż z unijnych pieniędzy realizowany projekt Bliżej Kultury, w ramach którego zostaną udostępnione wszystkie obiekty, które mają zdjęcia dobre w standardzie digitalizacyjnym wykonane. Podejrzewam, że na pierwszy rzut ponad 10 tysięcy, a może 15 tysięcy zdjęć zostanie numizmatów samych udostępnione. Z tego, co wiem od kolegów, będzie to domena publiczna udostępnienie. W dużych rozdzielczościach, po kilkadziesiąt mega. Także zupełnie inna sytuacja. Martwimy się trochę, że tak powiem, kontakt się urwie nam z kolekcjonerami, bo zamiast przyjechać i siedzieć nad szufladami albo chociaż zadzwonić i powiedzieć, że potrzebowali jakieś zdjęcie, po prostu będą wchodzić do tego katalogu i z niego korzystać. No ale może takie czasy. Muzeum i kolekcjonerzy. Bez kolekcjonerów tego muzeum by nie było, bo ono jest stworzone przez kolekcjonerów od podstaw, z darów, według ich pomysłów. My się przyznać, też się czujemy kolekcjonerami, chociaż muzealnymi, bo też w końcu tą kolekcję rozbudowujemy. I mamy to szczęście, że od wielu lat jesteśmy
obdarowywani całymi potężnymi kolekcjami, monetami pojedynczymi, których no, od 2000 roku, jak państwo myślicie, ile obiektów trafiło do naszego muzeum? Nie przesadzajmy. 50 tysięcy egzemplarzy. To są ostatnie lata. Ogromna ilość, tutaj nie ma co ukrywać, prym wiedzie pan Lech Kokociński, ponad 3,5 tysiąca monet antycznych, 4,5 tysiąca monet fałszywych. O medalach, banknotach, monet z innych okresów nawet nie będę wspominał. Biblioteka też dzięki niemu się rozrasta. To są czasami zupełnie niespodziewane dary znakomitych obiektów. Oczywiście mówię tu o całych kolekcjach. Czasami są to rzeczy pojedyncze, przynoszone przez ludzi, którzy z numizmatyką nie mają nic wspólnego. Ale no, dzięki temu ta kolekcja rośnie, żyje i na bazie, powiedzmy, tego jej rozwoju można budować całą działalność, wokół tego budować działalność muzeum. Przykładem zupełnie innych darów są na przykład te dwie monety, które są efektem kwerendy w Muzeum Czapskich, znakomitej znajomości naszych zbiorów, no i oczywiście życzliwości kolekcjonerów i znawców, na przykład pana Rafała Jankę, który tutaj występował, który pomagał nam też przy uporządkowaniu, bo wiedzę ma znakomitą monet Stanisława Gustawa Poniatowskiego i wiedział, Czapski nie miał szelonga koronnego 1766, piekielnie rzadka moneta. No powiedzmy, idąc śladem Czapskiego, do naszego zbioru dołączył, czy tak jak ta moneta, znowu piekielnie rzadka, naśladownictwo szelonga elbląskiego Gustawa Adolfa w Oldenburgu, podarowana przez pana Jerzego Chałupskiego. To są dary takie wynikające z znakomitej znajomości, co mamy, a czego nie mamy i co byłoby nam potrzebne, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni. Sukces, bo patrzymy się na nasze muzeum w kategorii sukcesu, tak mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że przez 70 lat było zamknięte, to co by się tutaj nie działo, to można uznać za sukces, ale to jest efekt pracy kilku środowisk. Przede wszystkim oczywiście muzealników, no bo są tutaj na co dzień, kolekcjonerów, czy to zrzeszonych, czy niezrzeszonych, czy właśnie związanych z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym, czy nie, środowiskiem akademickim, naukowym, bo te cztery grupy, one stanowiły o sukcesie gabinetu numizmatycznego przed II wojną światową, więc wydawało się nic nowego. Wróciliśmy do dobrych praktyk. Bardzo cieszy nas to, że do tej grupy, nie wiem czy świadomie, czy nie, ale tak naprawdę dołączyły domy aukcyjne, które przed wojną w Polsce nie funkcjonowały, bo nie mieliśmy żadnego, bo poprzez i organizowanie tego typu sesji, czy przez przekazywanie też darów do naszego muzeum, powodują, że właśnie te kolekcjonerskie emocje są rozbudzane, wzrok kolekcjonerów również na muzeum są częściej jest skierowany i nawet to, że ceny monet w ostatnich czasach no, nie pozwalają w aktywne uczestniczenie muzeów, tak jakby się chciało, w licytacjach, to powodują to, że włodarze muzeów, a także media, częściej i chętniej zwracają uwagę na kolekcje numizmatyczne, a szczególnie dotyczy to zarządzających muzeami, bo nagle okazuje się, że ta mała, niepozorna, złota albo srebrna nawet moneta jest wiele więcej warta niż większość obrazów wiszących na ścianach na galeriach stałych. I to jest bardzo ważna rzecz. Ja serdecznie dziękuję w tym momencie. Kończę oczywiście, serdecznie zapraszam do naszego muzeum, które oczywiście drzwi zawsze ma dla państwa otwarte, oczywiście w godzinach urzędowania. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy bardzo za pasjonujący wykład.